No i kochani, zaczynamy ostatni odcinek. Ostatni odcinek z Finlandii. Jesteśmy na północy, jesteśmy w Laponii, stolicy Laponii, w miejscowości Rovaniemi. Jest to oficjalnie miejsce zamieszkania świętego Mikołaja. To tutaj przychodzą wszystkie listy, które dzieci wysyłają co roku z całego świata na gwiazdkę. Listy zakupów, listy życzeń i marzeń, które chcieliby, żeby Mikołaj im spełnił. No jedziemy zobaczyć, jak to wygląda, jeszcze zobaczymy parę ciekawych rzeczy, a na koniec zatrzymamy się w wiosce i pójdziemy do sauny. Także na razie pakujemy się i jedziemy zobaczyć się z świętym Mikołajem. Kolega! Chodź tu do mnie, idę do ciebie, kolego mój rogaty. Jezu, jakie one są piękne. One tam po prostu są. No. Widziałaś? No przeszły dwa obok mnie. Muszę wam powiedzieć, że jestem totalnie zaskoczony Finlandią. Nie doceniłem w ogóle. Podszedłem do tego kraju taka, że przejedziemy przez Finlandię, a to jest tak pięknie, tak niesamowicie. Te jeziora, drzewa, natura, renifery przede wszystkim. I wszystko jest takie cudowne. No, coś wspaniałego. Piękna. Finlandia jest przepiękna. W domu świętego Mikołaja. Mikołaj przyjmuje tutaj w tym gabinecie. Łukasz? Może taki sweterek? No, widzę cię w nim. No, ja cię też. Teraz masz podobny. Bluza polarowa z husky. Marzenie każdej dziewczyny. Słuchajcie, taka czapeczka. Mój reniferku. A tam jakby ktoś był fanem, to tutaj bardzo miluje się w dotyku. To są chyba skrzety. Siema. Nice to meet you. Jest poczta świętego Mikołaja. Tutaj lądują wszystkie listy, które wysyłaliśmy jako dzieci, które dzieci teraz wysyłają. Da się rozpłacza. Santa Claus Main Post Office. Główny Urząd Pocztowy świętego Mikołaja. Zobaczmy skrzaty. Są skrzaty, naprawdę, pani skrzatowa. Jest skrzynka pocztowa. Tu siedzi pewnie Mikołaj. To jest krzesło Mikołaja na 100%. Tutaj są kartki posegregowane w zależności od kraju. Tu jest do Kosowa, Jugosławia, Kreta, Kroacji, z Chorwacji. Gdzie są z Polski? Zobaczymy, czy dzieci z Polski wysyłają. Jest, znaleźliśmy. To są listy od dzieci z Polski. Słuchajcie, kochane dzieci, jeżeli któryś z was rozpoznajecie, jest wasz, to jest szansa, że dostaniecie to, co się chcecie od Mikołaja. Święty Mikołaj otrzymuje co dzień, co roku 180 milionów listów ze 199 różnych krajów, czyli to jest 32 tysiące listów dziennie i z 7 kontynentów mamy tutaj wymienione kraje, które chyba najwięcej wysyłają. Jest to Chiny, a na drugim miejscu Polska. Korzystając z okazji, że Mikołaja nie ma, ja sobie siądę na jego fotelu.
ewidentnie jest to szersza osoba niż ja. Spotkaliśmy się przed wieczką z Mikołajem, no niestety nie mogliśmy używać naszej kamery. Mogliśmy co prawda kupić nagranie, ale było no niesamowicie drogie i nie stać nas na to, ale porozmawialiśmy. Ale Mikołaj pozdrawia was wszystkich, tak. Powiedział, że gorąco pozdrawia wszystkich, którzy oglądają nasz kanał i gratulował nam, że dojechaliśmy aż tutaj naszego setnego. Dostał od nas naklejkę, dostał od nas wlepkę, także ucieszył się. Zobaczycie sanie Mikołaja, to wyglądajcie, nalepka tam powinna być. Powiedział, że naklei sobie na sanie swoje tą naklejkę. No fajne, miłe spotkanie, gość wiedział, że jesteśmy z Polski. Nie wiem skąd, ale... Elf mu powiedział. A, oni wszystko wiedzą. No nic, strasznie miłe spotkanie. Uważam ten dzień za jeden z najlepszych dni mojego życia. Wreszcie poznałem Mikołaja. Mogę już umierać. Jak widzicie, jest tu kilka znaków. Jest tu kilka znaków wskazujących, gdzie są największe miasta, a to wszystko dlatego. Jest linia, która wyznacza koło podbiegunowe. Łukasz oczywiście przeszedł, nie zauważywszy. Ja widzę, że zauważyłam ciebie. Ja sobie... A ja właśnie przekraczam. Jestem po drugiej stronie. Też, a ja po tej. Jesteśmy na kole arktycznym. Dzisiaj jest setny dzień naszej podróży. Co więcej, jesteśmy na kole podbiegunowym. Jesteśmy w miejscu, gdzie które jest wysunięte najdalej na północ i z tego punktu będziemy się już posuwać tylko i wyłącznie na południe. I postanowiliśmy to uczcić, a w jakiś może lepszy sposób to uczcić człowiek niż tańcem. Podróżowanie przez pan. Thank you. Możemy teraz wracać. Jadę tu na Hiszpanii, Portugalii. Oj tak. Teraz już jedziemy tylko do ciepłych krajów. Portugalia, Hiszpania, Maroko. Czekajcie. Oczekujcie. Masz kalesony? Nie. Ale mam podwójne spodnie. Mam dżinsy. A. Które pełnią funkcję moich kalesonów. Jedna para skarpetek, druga para skarpety, bluza, druga para bluzy. Grunt drzew kolorystycznie pasujesz do siebie. Co ty, mam nadzieję, że od stóp do głów. Nikt mnie nie będzie widział, co to jest. Kurtka na to. Nie ma żartów w Laponii. Gdzie mam jakieś ciepłe buty? Kasia, gdzie są te niebieskie buty? Pewnie pod łóżkiem. A, no to poczekamy na później. No dobra, to co, idziemy. Słuchajcie, mamy przygotowaną lampkę od Tymka. Dzięki, Tymek. Mamy czołówkę. Jeszcze Kasi z Kamino. Mamy herbatę w termosie, kamerę. Kaśka ma herbatę w butelce. I tyle. I idziemy. Mamy koce, krzesła, chipsy. Krzesła jeszcze muszę zabrać. Dzisiaj jest czyste niebo i nasza... No jedna z nielicznych szans, żeby zobaczyć zorzę. Może będzie, może nie. Trzymajcie kciuki. Trzymajmy kciuki. Twoja mama napisała, że teraz są 10% szansy na zorzę. Tu jest droga, Kaśka. Tu mamy iść. No ją przeszliśmy wcześniej. Łukasz właśnie lata dronem, testuje swoją nową zabawkę i robi całkiem fajne ujęcia, bo jesteśmy właśnie na górze, na wzniesieniu, na którym wczoraj byliśmy i oglądaliśmy zorzę polarną. Jesteśmy mega, mega szczęśliwi i to po prostu podjarani na maksa, bo no nawet nie marzyliśmy o tym na początku naszej wyprawy, że to się spełni. Przy okazji wczoraj minął setny dzień naszej wyprawy, o czym już wiecie, także
No, te przypadki wszystkie się tak pięknie poskładały i jesteśmy mega szczęśliwi. A teraz pokażę wam trochę to miejsce, bo jest tu taki cały ten las wokół, w którym jesteśmy, to jest taki kompleks poniekąd sportowy. Są tam wytyczone ścieżki do nordic walkingu, do jeżdżenia na nartach, do chodzenia, do biegania. A my jesteśmy na tym wzgórzu, gdzie jest postawiona też taka specjalna wiata, z której, o ile dobrze rozumiemy i widzimy, w zimie można zjeżdżać i prawdopodobnie jest to taki start slalomu narciarskiego, tudzież snowboardowego. No i wszystko wygląda super, rozciąga się ten niesamowity widok, także zobaczcie. Idziemy dalej. To nie koniec. I tu jest drugie. Stąd rozpościera się niesamowity widok. To z tego miejsca oglądaliśmy wczoraj zorzę polarną. Przyjeździliśmy sobie krzesełka, siedzieliśmy z też jakimiś dziewczynami, dwoma Finkami i jedną Czeszką, które już też tu czekały na nas. Nie wiem, czy Kasia to mówiła? Nie. No i przyszliśmy, no i słuchajcie, widzieliśmy tam przepiękne. No co chwilę to się pojawiało, takie zielone obłoki. Coś wspaniałego, przepiękne to było i to trwało kilka godzin, tylko że no, co kilka minut się zmieniały te kształty tej zorzy. Piękna sprawa. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, to się dowiedzieliśmy wczoraj od dziewczyny, która tutaj mieszka, że Rovaniemi to jest największa na świecie miejscowość. Większa od Londynu, od Nowego Jorku, od wszystkiego, a to ze względu na to, że powierzchniowo jest największa, nie od liczby mieszkańców, bo liczba mieszkańców nie jest jakaś zatrważająca, ale po prostu te domy są porozsiewane na ogromnej przestrzeni terenów, więc wielkościowo jest podobno największym miastem na całym świecie. Odwołuję. Kaśka mówi, że na pewno nie na świecie, przecież Singapur jest większy, to jest tak ogromny, nie? Dziewczyna nas prowadziła błąd, ale jeszcze to wygooglujemy i sprawdzimy. No ja próbowałam, nie ma tego potwierdzenia, bo wszystkie dane są dotyczące ludności. Tak? Większość, no. No to kolejna ciekawostka, która nic nie da się dożyć, jak to usłyszeliśmy wczoraj. A jeszcze dodam z mojej strony, że po prostu zorza była cudowna, przepiękna. To było totalnie co innego, czego innego się spodziewałam. Bo myślałam, że zorza to tak jak na zdjęciach wygląda, a ta zorza wygląda po prostu jak taki delikatny obłok na niebie. Niebo było ciemne, a było widać taki lekko zielonkawy obłok, który co jakiś czas się zmienia, porusza. Czasami jest jakby szerszy, czasami jest takim paskiem, ale i tak było to cudowne. W ogóle to mamy, pewnie już zauważyliście, mamy niezwykłe szczęście, bo sprzyja nam bardzo pogoda. Jest wciąż bardzo ciepło, naprawdę w słońcu może być nawet 20 stopni. My jesteśmy poubierani, bo jesteśmy z innej części Europy, ale Finowie jeszcze chodzą wciąż w krótkich rękawkach. No i jest przepiękna pogoda.